72 latek wjechał pod pociąg. Pomylił gaz z hamulcem. Wielkopolskie, 72 latek pomylił pedał gazu z hamulcem. Wjechał samochodem w pociąg. Przez kilkadziesiąt minut wstrzymany był ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Zbąszyniem. Wielkopolskie. Kierowca auta osobowego uderzył w ostatni wagon przejeżdżającego składu. Przybyłym na miejsce funkcjonariuszom policji wyjaśnił, że pomylił gaz z hamulcem. Marta Mróz z zespołu prasowego Wielkopolskiej Policji poinformowała, że zdarzenie miało miejsce w sobotę przed południem w powiecie nowotomyskim. Kierujący samochodem osobowym 72-letni mężczyzna dojeżdżał drogą gruntową do przejazdu kolejowego, po którym przejeżdżał pociąg towarowy. Reklama. Kierowca pomylił gaz z hamulcem i zamiast się zatrzymać, uderzył w tył pociągu, w ostatni wagon przejeżdżającego składu. Maszynista pociągu nawet nie zauważył zdarzenia i jechał dalej. Stojące na przejeździe auto zobaczył za to prowadzący kolejny pociąg. Zdołał się zatrzymać przed autem osobowym i powiadomił służby, podała Marta Mróz. Jak dodała, wskutek zdarzenia, szczęśliwie, nikomu nic się nie stało. Po tym, jak samochód został ściągnięty z przejazdu, pociągi wznowiły normalny ruch.